Panie wójcie, pogoda sprzyja do tego, żeby realizować inwestycje zaplanowane na terenie gminy. Ruszyły prace przy długo wyczekiwanej budowie kompleksu oświatowo-kulturalnego. To bardzo dobra wiadomość, na którą chyba mieszkańcy gminy, ale nie tylko, czekali od długiego czasu. Tak, pogoda na szczęście nam sprzyja. Rozpoczęliśmy jeszcze tak naprawdę na początku marca prace związane z budową tego kompleksu. Prace posuwają się zgodnie z planem. Wszystko przebiega na tą chwilę dobrze. Pogoda nam sprzyja. No i tak, cieszymy się. Cieszę się ja, cieszą się wszyscy mieszkańcy, przynajmniej na pewno znaczna większość, bo ta inwestycja była bardzo długo wyczekiwana. Bo to będzie żłobek, to będzie przedszkole, tak? Czyli taki kompleks, który mieszkańcom jest wyjątkowo potrzebny, szczególnie chyba tym młodym. Tak, to będzie kompleks, który składał się będzie z przedszkola, żłobka oraz gminnej biblioteki publicznej. Był to dosyć przemyślany budynek. Oprócz tego jakby całego tych trzech jakby instytucji, ten budynek zostanie jeszcze wyposażony w stołówkę i kuchnię, której w tym momencie na terenie gminy brakuje. Musimy korzystać z cateringu z firm zewnętrznych, aby dostarczać posiłki do szkół, a w tym momencie będziemy mogli te posiłki gotować po prostu tutaj na miejscu, więc i na pewno szybciej, na pewno taniej. Mam nadzieję, że i na pewno lepiej to wszystko będzie wyglądało, przede wszystkim smakowało, więc ten budynek ma naprawdę bardzo szeroki zakres wykonywania, szeroki zakres czynności. No i mam nadzieję, że wszyscy będą z niego zadowoleni. To przypomnijmy, jaki jest czas na wykonanie tej inwestycji, jakie są potrzebne środki i skąd udało się pozyskać dofinansowanie? Wszystkie prace związane z budową tego kompleksu mają zakończyć się na koniec marca przyszłego roku, czyli tak do końca marca 2024. Prace związane z tym budynku zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy to jest ten etap, który teraz realizujemy, czyli budowa tego budynku w stanie zamkniętym, surowym, z elewacją, zagospodarowaniem terenu, z podłączeniem wszystkich mediów. I tu jest jakby ten pierwszy etap. Następnie będziemy ten budynek wykańczać. W środku po prostu wszystkie prace związane z tym. Liczymy, że to potrwa około kolejnych 10-12 miesięcy, czyli tak na gotowo ten budynek będzie oddany dopiero w 2025 roku. Mam nadzieję, że koniec marca 2025, no jeśli coś pójdzie nie tak albo prace będą się przedłużać, no to mamy jeszcze do września później czas, do tego września 2025 te kilka miesięcy zapasowych, ale liczymy, że to będzie marzec 2025, tak naprawdę taka finalna data. Cały kompleks będzie kosztował na tą chwilę, ten pierwszy etap 11 milionów złotych. Pozyskaliśmy te środki głównie z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, 8,5 miliona złotych. Mieliśmy też jeszcze dofinansowanie z RFIL-a. Środki własne, które gmina jakby tutaj wyasygnowała na ten cel, to jest ponad 2 miliony złotych, więc na ten moment to jest 11 milionów. Później planujemy około jeszcze 7-8 milionów w środek, trzeba będzie, tak mówiąc kolokwialnie, włożyć. Fajną wiadomością jest to, że udało nam się teraz pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego 2 miliony złotych, które tak naprawdę jakby zastąpią nasz wkład własny, który zostanie przeznaczony tak naprawdę na inne inwestycje na terenie gminy. Więc można powiedzieć szczerze, że na ten moment ten budynek będzie wybudowany tylko i wyłącznie za pieniądze zewnętrzne, prawie że bez udziału środków gminy. Więc to jest naprawdę super wiadomość. Do tego tematu zapewne będziemy jeszcze powracać w miarę rozwoju sytuacji. Skoro wspomnieliśmy o środkach zewnętrznych, to gminie udało się pozyskać 160 tysięcy na, można by rzec, drobne inwestycje, jaką jest poprawa oświetlenia ulicznego chociażby w wielu miejscach gminy.
Tak, udało nam się pozyskać również z samorządu województwa mazowieckiego te 160 tysięcy dla 16 sołectw na zakup lamp solarnych. Są to bardzo, tak jak Pani wspomniała, są to małe, drobne, ale bardzo ważne inwestycje. Są miejsca na terenie gminy, zarówno w naszej, jak i w każdej innej, gdzie doprowadzenie takiego normalnego oświetlenia ulicznego jest po prostu nieopłacalne, niemożliwe, a te lampy solarne w tym momencie znacznie poprawią jakość życia mieszkańców w tych sołectwach, więc to są naprawdę fajne. W zeszłym roku zamontowaliśmy ponad 60 takich lamp na terenie gminy, w tym roku planujemy około 100 dokupić, więc coraz bardziej w tą energetykę odnawialną, tak jakby no, gmina się zapatruje i chce ją jakby wdrażać na swoim terenie. Oświetlenie uliczne to bardzo ważne zadanie, poprawa bezpieczeństwa, a skoro mówimy o poprawie bezpieczeństwa, to również inwestujecie w remonty, modernizację dróg na terenie gminy. Kolejne kilometry za chwilę będą naprawiane, ewentualnie inwestycje tutaj już są też realizowane. Tak, drogi to jest takie rzecz najważniejsza, można by było powiedzieć, na terenie gminy. Jeśli nie ma podstawy, czyli dróg, no to wtedy ta gmina się słabo rozwija. My w tym roku mamy przewidziane na ten moment dwie inwestycje drogowe już na ten moment. Będziemy budować drogę w Rzechowie Starym. Jest tam niespełna kilometrowy odcinek. Tam pozyskaliśmy środki z Unii Europejskiej, ponad milion złotych. Pozostałe środki, tam około 600 tysięcy złotych, pochodzą bezpośrednio z budżetu gminy oraz będziemy budować drogę relacji Staroźreby-Dąbrusk. W dniu dzisiejszym miałem przyjemność podpisać umowę z wykonawcą tej inwestycji. Inwestycja ma zakończyć się tak naprawdę w ciągu najbliższych 7 miesięcy. Liczymy, że to będzie troszeczkę wcześniej. Ten odcinek no, ma 3,5 km. Jest to droga łącząca jakby dwie drogi powiatowe. Bardzo, bardzo ważna arteria. Kursuje tam autobus, mieszka naprawdę bardzo dużo mieszkańców. Cała ekspansja też, znaczy może nie cała, ale pewna już nastąpiła tam też ekspansja osadnicza, gdzie mieszkańcy coraz częściej w tamtym terenie budują swoje domy, próbują się osiedlić, więc ta droga jest naprawdę ważna i potrzebna. A powiedzmy jeszcze słów kilka o kolejnej istotnej inwestycji na terenie gminy dla mieszkańców, o rozbudowie sieci kanalizacyjnej, wodno-kanalizacyjnej, bo tutaj również dużo się dzieje w ostatnim czasie. Tak, udało nam się pozyskać ponad 2 miliony złotych tutaj też z dotacji rządowych na ten cel. Na terenie miejscowości Staroźreby tak naprawdę przystąpiliśmy do budowy ponad 2 kilometrów sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej, więc to jest naprawdę bardzo też znaczny odcinek. To, co jest ważne, oprócz tego, że rozbudowujemy tę kanalizację i podłączamy coraz to kolejnych mieszkańców, to jest to, że sami, jako po prostu gmina, budujemy to. Nie korzystamy tutaj już z usług firm zewnętrznych. Nasza gminna spółka, którą wyposażyliśmy w sprzęt, w odpowiednie materiały, sama to realizuje, więc też zaoszczędziliśmy tutaj znaczne środki finansowe. Czyli gmina się rozwija i jest coraz bardziej przyjazna mieszkańcom. Tak, zdecydowanie.